Dzisiaj przedstawię Wam historię rodziców ninja i innych postaci z Ninjago. Dziękuję wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Lili i Lu, rodzice Cola. Lili była władcą żywiołu ziemi, w młodości trenowała z mistrzem Wu w klasztorze, ucząc się spinjitsu i osiągając swój prawdziwy potencjał. Odkryła wtedy, że im bliżej ziemi jest, tym jej moce są silniejsze. W pewnym momencie trafiła do Shintaro, gdzie po raz pierwszy wytworzyła wybuch spinjitsu, by zgładzić niosącego smutek. Smoka, który zagrażał zamieszkującym podziemia Shintaro matołom i gadzikom. Zrobiła to z pomocą ostrzy wyzwolenia, które następnie przekazała mieszkańcom góry Shintaro. Później Lili i Lu pobrali się i na świat przyszedł ich syn, który odziedziczył moce po matce. Niestety niedługo po tym Lili zachorowała i poprosiła Cola o to, by zwalczał zło. Jak widać, dotrzymał obietnicy. Po jej śmierci relacja między Colem i Lu zepsuła się, bo ojciec zawsze chciał, by syn poszedł w jego ślady, by zaczął tańczyć i śpiewać. Dr. Julien, twórca Zeina. Julien mieszkał w ukrytym warsztacie w Lesie Brzozowym. Stworzył tam Zeina i przez następne lata wiele go nauczył oraz skonstruował dla niego sokoła. Pewnej nocy do ich domu przyszedł starzec, mistrz lodu. Gdy odszedł następnego ranka, do ich drzwi zapukał Wu. Wiedział już, że Zein przejął żywioł lodu. Z czasem zdrowie doktora Juliena popsuło się. Na łożu śmierci wyłączył pamięć Zeina, sprawiając, że ten zapomniał o przeszłości, aby nie było mu przykro. Jednak niedługo po śmierci został wskrzeszony przy pomocy eliksiru przez Samukaja, który kazał budować mu pojazdy dla szkieletów. Julien początkowo odmówił i za to został zamknięty w latarni morskiej strzeżonej przez ogromną bestię. Gdy jednak Samukaj zagroził mu, że jeśli nie zbuduje pojazdów, to już nigdy więcej nie zobaczy syna, w Julienie coś pękło i postanowił podjąć się wyzwania. Cliff Gordon, ojciec Jaya. W młodości był aktorem i poślubił mistrzynię żywiołu błyskawic. Wspólnie mieli jednego syna, Jaya. Jednak nigdy nie byli szczęśliwą rodziną. Oddali Jaya Edowi jedynie, gdy był jeszcze bardzo mały. Później Cliff zmarł prawdopodobnie z powodów zdrowotnych, lecz nie wiadomo co stało się z matką Jaya. Ed i Edna Walker, przybrani rodzice Jaya. Gdy dostali pod opiekę Jaya, wychowywali go jak własnego syna. Zawsze chcieli, by pracował razem z nimi na złomowisku, ale jak wiemy, wyszło inaczej. Rei i Maya, rodzice Kaya i Nii. Rei i Maya byli mistrzami żywiołu ognia i wody. Mieli wspólnie dwójkę dzieci, Kaya i młodszą córkę Nie. Jej imię wzięło się od pierwszej władczyni żywiołu wody, Niyat. Kai i Nia odziedziczyli moce po swoich rodzicach. Rei często opowiadał im historie o smokach, mitycznych stworzeniach należących do świata żywych, jak i umarłych. Jakiś czas później niestety Crux zmusił Reja i Maję do pracy dla siebie. Szantażował ich, że jeśli nie posłuchają się jego rozkazów, to ich dzieciom stanie się krzywda. Nie widząc innego wyjścia tak zrobili, zostawiając swoje dzieci zupełnie same. Garmadon i Misako, rodzice Lloyda. Mimo tego, że Garmadon coraz szybciej był pochłaniany przez zło pożeracza światów, które ukąsił go w dzieciństwie, starał się być jak najlepszym ojcem dla Lloyda. Niestety jednak niedługo po jego narodzinach zło pochłonęło go całkowicie i został strącony do zaświatów. A gdy Misako zdała sobie sprawę, że Lloyd zostanie zielonym ninja i zniszczy zło, czyli Garmadona, postanowiła wysłać go do szkoły dla niegrzecznych chłopców, by ten nigdy nie stał się dobry, by przepowiednia się nie spełniła. Jedyny kontakt, jaki z nim utrzymywała, to listy, które co jakiś czas wysyłała do szkoły. Pierwszy mistrz spinjitsu, ojciec Wu i Garmadona. Jego synowie odziedziczyli po nim moce, dzieląc się nimi na pół. Garmadon zawładnął siłami zniszczenia, czyli mocą Oni, zaś Wu, młodszy syn, przejął władzę nad mocą kreacji należącą do smoków. Później nauczył ich spinjitsu, a także stworzył dwa zwoje zakazanego spinjitsu, które pewnego razu Wu i Garmadon skradli, by pokonać wężową czarodziejkę Asfirę. Pierwszy mistrz spinjitsu często zabierał ich na ryby i opowiadał im o innych krainach. Pewnego dnia przeprowadzili się do dobrze znanego nam klasztoru spinjitsu, gdzie podczas jednego z treningów Garmadon został ukąszony przez pożeracza światów. Ojciec próbował go leczyć, jednak nie potrafił usunąć z niego zła całkowicie. Czując, że jego czas nadchodzi, wybudował grobowiec, a przed śmiercią kazał swoim synom strzec czterech złotych broni. Vangelis, ojciec Vani. Wiele lat temu zlecił wywyższonym zdobyć czaszkę Hazadur. Twierdził, że chce ją zniszczyć dla dobra świata. Gdy dostał jednak już ją w swoje ręce, postanowił zachować ją dla siebie, a sprzeciwiających się wywyższonych zesłał do podziemi. Później użył czaszki, aby wskrzesić czarne szkielety i przejąć kontrolę nad podziemiami Shintaro. Po tym jak matoły i gadziki zostały ocalone przed smokiem przez Lili, Vangelis odebrał im ostrza wyzwolenia, by wywołać wśród nich konflikt. Wykorzystał tę sytuację i zmusił je do kopania Zemstone'u, który sprzedawał tajemniczemu klientowi za ogromne pieniądze, pozwalające utrzymać mu królestwo Shintaro.
Chen, ojciec Skylor. Początkowo był mistrzem i nauczycielem Klausa i Garmadona. Często pobudzał Garmadona do bycia złym, oszukiwania w walce i w miłości. Wywołał też wojnę między ludźmi a wężonami, podpuszczając obie ze stron. Za zdradę Chen i Klaus zostali zesłani na odludną wyspę, na której później zorganizowali turniej żywiołów. Skylor swoją moc bursztynu odziedziczyła po matce, której niestety w ogóle nie znamy. Teraz czas na innych rodziców. Kanji Kan, ojciec Nadakana, który po tym, gdy jego syn opuścił krainę dżinów, wyrzekł się go. Trimar, ojciec Kalmara, jeden z władców podwodnego królestwa. Rodzice Harumi. Podczas ataku pożeracza światów na miasto Ninjago, Harumi i jej rodzice zostali zmuszeni do ucieczki ze swojego mieszkania. W windzie nie było niestety wystarczająco dużo miejsca, więc weszła do niej tylko Harumi. Rodzice zginęli w wyniku zawalenia się budynku. Cesarz i cesarzowa byli przybranymi rodzicami Harumi po śmierci biologicznych. Royce, matka Nelsona. Niestety nie wiemy o niej nic więcej. I na koniec chciałbym docenić mistrza Wu. Nie jest oczywiście prawdziwym ojcem, ale wytrenował wspaniałych wojowników, którzy od wielu lat chronią krainę Ninjago przed złem. To już wszystko na dziś. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to pamiętajcie o subskrypcji na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia.